Stabilizator, który zaraz zrobimy, powstanie ze spinacza biurowego. Spinacz zabezpieczy robota przed kołysaniem w czasie jazdy. Pomoże oszczędzić energię i spowoduje, że ruch będzie płynniejszy. Większość masy podtrzymują koła, ale czasami podczas szybkiego ruchu do przodu lub do tyłu robot może się przekrzywić. Dzięki spinaczowi nie przekrzywi się za bardzo. Przedłuży się też czas pracy na baterii, a robot będzie jeździł płynniej. Wyginamy spinacz w dużą literę C. Końce wygniemy w dół. Zyskamy większą powierzchnię do przyklejenia. Stabilizator przykleimy taśmą izolacyjną. Żeby dobrze działał, wygnijmy tu trochę. Niech spinacz podtrzymuje robota. Trzeba wszystko dopasować. Jeśli spinacz będzie za bardzo wystawał, robot nie pojedzie, a jeśli za mało, to robot nadal będzie się chwiał. Stosujemy metodę prób i błędów. W końcu robot będzie jeździł gładko, przekrzywiając się tylko nieznacznie.